Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiosna w pełną parą rozpoczyna sezon budowlany. Tym razem jesteśmy na przygotowywanej, wreszcie rozpoczętej już pracy ścieżki rowerowej na ulicy Bandurskiego, a między ulicą Krzemienicką a Aleją Wyszyńskiego. Ale to nie jest jedyna ścieżka rowerowa, którą w tej chwili prowadzimy. Równolegle rozpoczęły się prace również na ulicy Padareckiego. Tam będzie ścieżka rowerowa łącząca rondo lotników z ulicą Żgowską. Obie te drogi rowerowe wpisują się w układ dróg rowerowych, które już funkcjonują i będą łączyły drogi istniejące z dojazdem do centrum. Ich zdecydowanie tych dróg brakowało. W sumie będzie to około 5 km dróg. Chciałem tylko przypomnieć, że obecnie w Łodzi mamy już ponad 150 km dróg rowerowych. Pani dyrektor, jeszcze coś budujemy? Parę szczegółów. Właśnie tego, co pan prezydent powiedział. Jedna rzecz, która została już zakończona, w tym momencie trwają procedury odbiorowe na drodze rowerowej na ulicy Żgowskiej, pomiędzy ulicą Kuralną a ulicą Kosynierów. To był ciąg dalszy drogi, którą my rozpoczęliśmy, budowy drogi, którą rozpoczęliśmy w latach wcześniejszych. W tym momencie mamy już cały odcinek od ulicy Broniewskiego do trasy górnej. Te prace odbiorowe były troszeczkę wstrzymane przez okres zimowy. Trudno było odbierać drogę, która była pod śniegiem. Teraz jest już ustalony termin odbioru, a zatem wszystkie utrudnienia, wszystkie oznakowania w związku z tymczasową organizacją, które wprowadzały trochę zamieszania, lada moment poznikają. W przyszłym tygodniu taki odbiór ma się odbyć. Mam nadzieję, że z powodzeniem i będzie już można korzystać z tej drogi rower i chodnika, dlatego że przy okazji wszystkich dróg rowerowych budujemy chodniki, zakładamy źreńce, również przystanki autobusowe, które gdzieś tam po drodze się znajdą. Tak samo jest na dwóch drogach rowerowych budowanych w tym roku. Rzeczywiście ulica Bandurskiego to jest droga od Krzemieckiej do ulicy Wyszyńskiego, długość około 1 km. Budujemy ją po obu stronach ulicy z takim pełnym zakresem, jak powiedziałam, chodniki, przebudowa przystanków, źreńce. Na tej drodze posadzimy 25 drzew i przeszło 5 tysięcy krzewów, dlatego że dbamy przy okazji każdej inwestycji już teraz o tą zieleń. Jeżeli chodzi o ulicę Paderewskiego, tam odcinek 2 km, też droga rowerowa po obu stronach jezdni. Tam też nasadzenia, dodatkowe drzewa, drzew będzie około 20 i prawie 6 tysięcy krzewów. Mała inwestycja jeszcze tutaj w okolicy, którą prowadzimy w ramach budżetu obywatelskiego, to jest budowa przejazdów przez Wyszyńskiego na wysokości ulicy Armii Krajowej. To zadanie, które pojawia się, tak jak powiedziałam, w budżecie obywatelskim. Takie inwestycje, które w tym momencie są rozpoczęte, są planowane. Wyczerpują one środki nasze finansowe, jeżeli chodzi o budżet rowerowy na ten rok. Jeżeli pojawią się jakieś zwiększenia, na pewno kolejne, ale dziś tylko o tym. A to w takim razie ja zapytam, bo to są drogi rowerowe, które powinny być gotowe w 2016 roku. Wówczas było 5 milionów złotych przeznaczone na budowę dróg. W tym roku kolejne 5, bo tak było przy zapowiedziach budżetowych w listopadzie, więc w sumie mamy 10, a te drogi rozliczamy dziś, czyli tak naprawdę gdzieś te 5 milionów tam się zapodziało. A to nie jest tak, dlatego że my mamy zadanie w wieloletnim budżecie, czyli WPF-ie, i ogłosiliśmy przetargi, bo mogliśmy je ogłosić w ubiegłym roku, natomiast te drogi mają być zakończone w tym roku, bo są z budżetu tegorocznego. Czyli w ubiegłym roku były tylko i wyłącznie ogłoszenie przetargu, bo mieliśmy zapewnione środki i finansowanie na ten rok, zatem to są drogi rowerowe, które przeznaczone na ten rok i one wyczerpują tą kwotę 5 milionów złotych. A ja pamiętam wypowiedzi, że to będą drogi skończone w 2016 roku. Absolutnie nie. Pamiętajmy o tym, że była zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, inaczej wiele przetargów przeciągnęło na ten rok, rozstrzygane po prostu było zdecydowanie później, bo czekaliśmy właśnie na jesieni, dopiero mogliśmy rozpocząć pracę w tym zakresie. Ja rozumiem, natomiast są wypowiedzi nagrane, że skończymy te obie drogi. Droga, jeżeli chodzi o Paderewskiego, tam budowa rozpoczęła się tak naprawdę pod koniec listopada, bądź na początku grudnia ubiegłego roku. Dokładnie. Na odcinku od Ciołkowskiego do ronda lotników. Robotnicy rozkopali chodnik i nie pojawili się już ani razu. I do dzisiaj nic się tam nie działo. Brałam udział w konferencjach, które właśnie odbywały się kawałek stąd. I mówiliśmy o tym, że ogłaszamy rzeczywiście przetargi i rozpoczynamy pracę. A termin, który był podawany, podawałam go osobiście, to była połowa tego roku. Te drogi mają termin ukończenia zgodnie z umową, absolutnie nieaneksowane, takie, które były podpisane z pierwotną umową 31 maja. Dlatego, że chcieliśmy, żeby one na już sezon letni rzeczywiście ruszyły. I to jest pierwotna data, absolutnie nieaneksowana, ta, która pojawiła się po rozstrzygnięciu przetargu. Na Paderewskiego zdążycie do 31 maja, jak tak tam naprawdę z tych całego odcinka dwukilometrowego, jak powiedzieliśmy, tam nie wiem, czy 400 metrów rozkopane. Całą zimę ta budowa się tylko formalnie rozpoczęła, jest wygrodzony chodnik, przejście drugą stroną ulicy i żadnego robotnika tam nie ma od 3 miesięcy.
nie było robotników, dlatego że rozpoczęliśmy pracę rzeczywiście w tym tygodniu. Natomiast tu jest podobnie. Tutaj też prace zostały rozpoczęte w ubiegłym roku i nie mam wątpliwości, że do końca maja obie te drogi będą zakończone. No tutaj też widzimy, że praca raczej, no tych rąk do pracy to trochę brakuje, no bo tak widzimy. Ale o tym, rozkopany. Że nie zdążymy, rozmawiajmy w maju. Natomiast dziś jesteśmy pewni, że skończymy to w tym terminie. A to kiedy tu się pojawią robotnicy w takim razie? Ale oni tam są. Oni są. I są, byli wczoraj. Możemy zrobić objazd i poszukamy robotników w rejonie skrzyżowania. Natomiast na pewno są. Pracę. Znaczy w kontekście wszystkich inwestycji łódzkich, które miały się zakończyć do 2016 roku, a było ich naprawdę dużo, bo chyba wszystkie, nie zakończyła się żadna, więc kontekst robotników nie jest kontekstem tylko i wyłącznie humorystycznym. Czyli panie redaktorze, no przypomnijmy sobie, naprawdę mieliśmy ten okres zimowy dosyć ciężki i tak, poprzednie dwie zimy były stosunkowo łagodne i można było prowadzić prace budowlane. Tak w tej chwili właściwie wystartowaliśmy no, w tamtym tygodniu i informujemy o tym mieszkańcy, że rozpoczęliśmy prace budowlane nie tylko dotyczące ścieżek rowerowych, ale również dotyczące przebudowy skrzyżowań czy budowy dróg w mieście, czy nawet rzeczy, która jest w tej chwili niesłychanie potrzebna, łatania dziur, które występują na naszych ulicach. No, wcześniej po prostu nie dało rady ze względu na warunki atmosferyczne, które panowały w tym roku. Czyli pani dyrektor, ta droga rowerowa plus droga rowerowa wzdłuż ulicy Paderewskiego do 31 maja będą gotowe. Tak, tego roku. Jeśli chodzi o prace budowlane, to zakres tej drogi kończy się tam na dużym skrzyżowaniu i tam prace są prowadzone w tym momencie. Są prace. Tych dróg rowerowych nie powinno powstać w tym roku więcej, skoro mają powstać nowe stacje roweru publicznego i to ponad 100 tych nowych stacji, żeby tak było łatwo dojeżdżać. Tak jak wspomniałam, jest taki plan, żeby zwiększyć środki finansowe na ten rok, natomiast o tym będziemy mówili wtedy, kiedy się to uda. Istnieje możliwość, że z oszczędności z ubiegłego roku może w kwietniu uda się wprowadzić dodatkowe środki. I wtedy na pewno będziemy ogłaszali kolejne przetargi, natomiast no, o tym wtedy, kiedy będą pieniądze. Jakie drogi rowerowe w takim razie zbudowano w ubiegłym roku? W ubiegłym roku budżet 5 milionów. Na pewno była budowana wzdłuż ulicy Piłsudskiego, dokładnie od skrzyżowania Marszałków aż tutaj pod Urząd Marszałkowski. Ta była wybudowana i była wybudowana droga w Bandurskiego od skrzyżowania z Jana Pawła do Krzemienieckiej. To na pewno nie jest 5 milionów. Te drogi pamiętam, co mieliśmy jeszcze. To gdzie te kolejne, bo tutaj redaktor, o jednej inwestycji mówimy, to jest milion, jeszcze, druga milion, gdzieś te 3 miliony albo 2 miliony, gdzieś się zagubiło. Jeszcze budowana droga wzdłuż ulicy Żgowskiej, jeśli się nie mylę, ona również była kończona w ubiegłym roku, bo tam były te dwa odcinki od Broniewskiego do Churalnej i od Churalnej do Trasy Górnej. Też na pewno jeden z tych odcinków był kończony, a zatem budżet ubiegłoroczny. Oczywiście możemy to sprawdzić, te trzy drogi jeszcze. Na pewno Pawienicko. I dokładnie, i w Pawienickim. Długi i tam był bardzo długi odcinek aż od Chocianowickiej, zajezdni w Chocianowicach, aż do Trasy Górnej. A te dwie inwestycje, o których mówimy, Bandurskiego, Paderewskiego, to jakie to są koszty? Koszt tej drogi to jest niecałe 2 miliony i 3 miliony to jest koszt tej na Paderewskiego. Po obu stronach jezdni będzie dokładnie. Budowana w tym roku? Dokładnie.